Lepiej mi się. Na kilometrze 108-300 Dortmund-Ems-Kanal, w prawo Mittelland-Kanal, w lewo śluza Bevergen, kawnał UKF 20. Typowe miejsce postojowe dla jachtów na zmodernizowanym kanale. Na kilometrze 79-800 z lewej burty Marina Alte Fahrt Fistrop, kanał biegnie w prawo. Na kilometrze 79-250 brama bezpieczeństwa. Na kilometrze 78-800 Emsbrücke, widok od zachodu, stary akwedukt na południu, rzeka Ems na północy. Na kilometrze 78-350 brama bezpieczeństwa. Na kilometrze 71-500 śluza Münster w górę, kanał UKF 22. Podejście od dolnej wody, dolne wejście, komora opróżniona, komora napełniona, wejście od górnej wody. Na kilometrze 70-800 z prawej burty Monasteria Yacht Club. W letnie dni świąteczne należy uważać na ludzi kąpiących się w kanale. Na kilometrze 55-600 z lewej burty port Amelsbüren. Na kilometrze 50-200 z lewej burty Yacht Club Schulze Tomberge. Na kilometrze 47 w kanale z lewej burty kemping i port Kranenkamp. Na kilometrze 39-700 w kanale z lewej burty Motor Yacht Club Datteln, widok z mostu za portem. Na kilometrze 21-300 z prawej burty Wesel Datteln Kanal w dali śluza Datteln. Na kilometrze 15-500 w lewo do podności Henrichenburg, kanał UKF 20. Na kilometrze 15-400 z prawej burty Yacht Club Heiberwerk Henrichenburg i połączenie z Rheinherne Kanal. Na kilometrze 15-200 za Yacht Clubem zabytkowa podnośnia muzeum Schiffsheiberwerk Henrichenburg. Na kilometrze 59-300 śluza Datteln w dół, kanał UKF 78. Górne wejście, dolne wrota, dolne wejście. Na kilometrze 55-900 śluza Achsen w dół, kanał UKF 82. Górne wejście, górne wrota. Na kilometrze 49-400 śluza Flesheim w dół, kanał UKF 81. Podejście od górnej wody, górne wejście, dolne wrota, dolne wejście. Na kilometrze 3500 śluza Dorsten w dół, kanał UKF 79. Górne wejście do starej śluzy, dolne wrota, dolne wejście. Na kilometrze 28500 z prawej burty Dorstener Motor Yacht Club. Na kilometrze 13-300 śluza Hünxe w dół, kanał UKF 78, górne wejście, dolne wejście. Na kilometrze 1-850 śluza Friedrichsfeld w dół, kanał UKF 20, górne wejście, górne wrota, dolne wejście. Na kilometrze 38-300 z prawej burty Emshafen Herne. Na kilometrze 37-900 z prawej burty Herne Sportboothafen. Na kilometrze 37-100 śluza Herne Ost w dół, kanał UKF 22. Podejście od górnej wody, górne wejście, komora napełniona, poler pływający, komora opróżniona. Dolne wejście. Na kilometrze 31-300 śluza Wanne Eichel w dół, kanał UKF 78. Dolne wejście, podejście od dolnej wody. Na kilometrze 26-600 z lewej burty Marina
Hafengraf Bismarck. Na kilometrze 23300 śluza Gelsenkirchen, w dół kanał UKF 79, dolne wejście, podejście od dolnej wody. Na kilometrze 21600 ciekawa kładka wisząca w Gelsenkirchen. Na kilometrze 11400 ciekawa kładka wisząca w Oberhausen. Na kilometrze 10250 z lewej burty Oberhausen Marina. Na kilometrze 5900 z lewej burty przystań Hafen Oberhausen. Na kilometrze 5700 śluza Oberhausen, w dół kanał UKF 81. Dolne wejście, podejście od dolnej wody. Na kilometrze 0800 śluza Duisburg-Meiderich, w dół kanał UKF 82. Podejście od górnej wody, komora, dolne wrota, podejście od kanału portowego Hafenkanal. Na kilometrze 780-300 Renu, początek Rhein-Herne-Kanal. Widok z mostu na Renie. Od prawej widać Rhein, Ruhr, Hafenkanal i Hafenmund.